Stanom Zjednoczonym serio grozi bankructwo. Izraelski atak na port lotniczy. Następnie co nieco o Turcji. A na koniec mocne pismo Niedzielskiego do Pfizera. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie dwa razy o 6.30 i 18.00 dostajecie serię najświeższych newsów z kraju, ze świata. Dlatego jeśli nie chcecie niczego przegapić, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał, jeśli oglądacie to na YouTubie, lub obserwujcie, jak oglądacie na Facebooku, a już nie przynudzam i lecimy z pierwszym tematem. Thanks, Romain. We have some breaking news. Treasury Secretary Janet Yellen released a letter to Speaker of the House Kevin McCarthy and other congressional leaders from both parties, in which she said... Rząd USA może nie być w stanie spłacać wszystkich swoich zobowiązań już od początku czerwca, jeśli Kongres nie podniesie limitu zadłużenia, ostrzegła szefowa ichniejszego resortu finansów Janet Yellen. Przestrzegła, że będzie to miało ogromnie negatywne konsekwencje dla państw. W liście do Kongresu Yellen przekazała, że rząd może przekroczyć ustanowiony po raz ostatni w 2021 roku limit potencjalnie 1 czerwca. Dodała przy tym, że dokładne przewidzenie daty nie jest możliwe. Powiedziała, że jeśli Kongres nie zdąży podnieść limitu, bankructwo państwa będzie miało surowe konsekwencje, narażając Amerykanów na poważne trudności, szkodząc USA pozycji globalnego przywództwa i podając w wątpliwość zdolność do obrony interesów bezpieczeństwa narodowego. Już w styczniu Yellen ogłosiła, że USA dobiły do ustalonego limitu, jednak Departament Skarbu zdecydował wówczas o podjęciu nadzwyczajnych środków, które miały pozwolić na dalsze spłacanie długów przez rząd przez kolejne kilka miesięcy. Większość ekonomistów spodziewała się, że data graniczna nadejdzie w sierpniu, jednak szacunki te zmieniły się z powodu słabszych niż oczekiwano wpływów podatkowych. Mimo ostrzeżeń ze strony Yellen i ekonomistów o potencjalnie katastrofalnych skutkach bankructwa USA, Biały Dom i Republikanie kontrolujący Izbę Reprezentantów tkwią w impasie co do podniesienia limitu zadłużenia, obecnie wynoszącego blisko 31,5 biliona dolarów. W ubiegłym tygodniu Izba Reprezentantów minimalną większością przegłosowała ustawę zwiększającą limit, ale jednocześnie zawierającą ostre cięcia wydatków socjalnych. The government's obligations by early June, and then, as you said, potentially as early as June 1st. The reason why the... A tak w ogóle, co tam u was? Pogoda się trochę poprawiła? Wiecie, nie są to jeszcze jakieś niesamowite upały, a ciepłe klimaty póki co są przeplatane z deszczową aurą, ale była już okazja na pierwsze odpalenie grilla, więc wydaje się, że sezon grillowy możemy uznać za rozpoczęty, nie? No to co? Kiełbaska, browarek, węgiel czy brykiet i relaksujemy się póki jeszcze możemy, bo niestety przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Ciekawe to może faktycznie one i są, ale raczej nie możemy powiedzieć, że w pozytywnym sensie. Dookoła konflikty, a przez cały maj będziemy się mijać na ulicy z wojskowym sprzętem, bo jakbyście nie wiedzieli, to właśnie jesteśmy w trakcie największych jak do tej pory na taką skalę ukierunkowanych w stronę konfliktu z zachodu ze wschodem ćwiczeń wojskowych Anaconda 23. Więc ten relaksik przy grillu byłby wręcz wskazany, żeby nie zwariować w takich ciężkich czasach. Dobra, sorry, przejdźmy może do rzeczy. Wiadomo, że nie od dzisiaj, że najciężej jest mówić o pieniądzach, a jak już słyszeliście, temat jest niewątpliwie dotyczący pieniędzy. Już niejednokrotnie słyszeliśmy pogłoski, no bądźmy szczerzy, poważne doniesienia, które informowały nas, że poziom zadłużenia Stanów Zjednoczonych nie pozwoli im na dalszą bezproblemową egzystencję. Po prostu są w czarnej dupie, że tak to łagodnie ujmijmy, jeśli chodzi o zadłużenie kraju. Jak do tej pory utrzymywali się poprzez sztuczne zwiększanie limitu zadłużenia, ale jak wiemy, wszystko się kiedyś kończy. Nie można bez przerwy dmuchać wciąż tego samego balona, bo to w końcu kiedyś pierdzielnie. To chyba najbardziej obrazowy przykład, jaki podają ekonomiści, ale tak naprawdę jest. Nasz największy sojusznik dzisiaj mierzy się z niewyobrażalną skalą zadłużenia. Jak padnie wypłacalność Stanów Zjednoczonych, uderzy to z impetem we wszystkich sojuszników, więc także i w nas. Stany Zjednoczone stracą bezpowrotnie pozycję światowego lidera, a my na polu otwartego konfliktu z Rosją zostaniemy, jak to się mówi, z palcem w nocniku. Wiadomo, że Kongres Stanów do takiej sytuacji nie dopuści, szczególnie w tym okresie, w jakim się właśnie znajdujemy, ale zaraz, zaraz, czy to aby nie jest właśnie z tego powodu, że USA tak bardzo ingerują w konflikt ze Wschodem? Czy to nie jest właśnie z tego powodu, że prowokują
cały świat do kolejnego globalnego konfliktu. Jak to w końcu ktoś mądry w cudzysłowie oczywiście powiedział, że najwięcej zarabia się właśnie na wojnie, a perspektywa ludzi zmienia się błyskawicznie o 180 stopni, są wtedy gotowi zapierdzielać za przysłowiową miskę ryżu. Chyba wszyscy doskonale znają ten cytat. Cholera, gdybym tylko pamiętał, kto te słowa wypowiedział. To był Tusk chyba, tak? Bo przecież chyba nie Morawiecki. W każdym razie konflikt światowy, podczas gdy może dojść do załamania gospodarki Stanów Zjednoczonych, wydaje się dla nich najlepszym rozwiązaniem. W końcu wiąże się to z olbrzymią sprzedażą sprzętu wojskowego, amunicji, a jeśli dojdzie do otwartego konfliktu światowego, to dojdzie i do wyzerowania długów. Jeśli więc z logicznego punktu widzenia jest to opłacalny interes dla USA, to czy nie powinniśmy się zacząć martwić, bo w końcu po raz kolejny jesteśmy w samym centrum tego całego zamieszania? Dajcie koniecznie znać, co wy o tym myślicie, a teraz lecimy na grilla, albo jeszcze z kolejnym tematem. From over the weekend that you need to know about, in case you missed it, Israel reportedly carried out airstrikes against Iranian and Hezbollah assets in... Izraelskie lotnictwo zaatakowało międzynarodowe lotnisko w Aleppo na północy Syrii. W wyniku ataku lotnisko zostało zamknięte, podały syryjskie media państwowe, powołując się na źródła wojskowe. Izraelski wróg przeprowadził atak powietrzny kilkoma pociskami, celując w międzynarodowe lotnisko Aleppo i kilka miejsc w pobliżu. Odszedł z tego świata żołnierz, a 7 osób zostało rannych, w tym dwóch cywilów, podała agencja Asana. Poinformowała także, że w rezultacie nalotu są straty materialne, a lotnisko jest nieczynne. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowała o szeregu eksplozji w rejonie międzynarodowego lotniska w Aleppo i lotniska wojskowego Nayrab w prowincji Aleppo. Obserwatorium, które dysponuje szeroką siecią kontaktów w Syrii, poinformowało, że izraelskie ataki spowodowały znaczące szkody materialne na obu lotniskach, m.in. pożar składu amunicji. Według agencji Reutera, lotnisko wojskowe Nayrab było regularnie wykorzystywane do dostaw irańskiej broni i przemieszczania wojsk. Izrael nasilił ostatnio ataki na syryjskie lotniska, aby uniemożliwić Iranowi dostarczanie drogą lotniczą broni dla jego sojuszników w Syrii i Libanie, w tym dla radykalnej organizacji Hezbollah. Hezbollah weapons depot as well, reportedly an Iranian cargo plane arrived. Mamy otwarty konflikt na Ukrainie. Chiny są gotowe do podjęcia działań na Tajwanie. Stany Zjednoczone przeprowadzają olbrzymie manewry z Koreą Południową, prowokując Koreę Północną i teraz jeszcze to. Jeśli to nie jest wyraźny sygnał, że świat staje na głowie w obliczu trzeciej światowej, to ja już nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby taki sygnał dotarł w końcu do ludzi. Konflikt na linii Izrael-Iran to fakt. Nie trwa to od dziś, jasne, ale jak widać, cały czas przybiera na sile. Jak tłumaczy się Izrael właśnie, Izrael nasilił ostatnio ataki na syryjskie lotniska, aby uniemożliwić Iranowi dostarczanie drogą lotniczą broni do jego sojuszników w Syrii i Libanie, w tym dla radykalnej organizacji Hezbollah. Czy to faktycznie działania prewencyjne zapobiegające dozbrajaniu agresora, czy to punkt widzenia, jaki przyjął Izrael, żeby wytłumaczyć swoje działania, tego oczywiście nie możemy być pewni, ale nie słyszałem, żeby ostatnio w stronę Izraela poleciały jakiekolwiek pociski. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy o tej sytuacji myślicie, a my lecimy dalej. Terror örgütleriyle mücadelemizdeki kararlılığımızı gösteren... There has been a development that shows how determined our fight is against terrorist organizations. Tureckie służby, że tak to delikatnie ujmę, spowodowały odejście z tego świata przywódcy państwa islamskiego Abu al-Husseina al-Kurajsiego, czy jakoś tak. Przekazał w niedzielę prezydent Erdogan. To już trzeci lider państwa islamskiego, który odszedł z tego świata od 2022 roku. Ten osobnik został zneutralizowany w ramach operacji przeprowadzonej przez turecką narodową organizację wywiadowczą w Syrii, powiedział Erdogan w wywiadzie dla nadawcy TRT Tur. Turecki prezydent wyjaśnił, że służby wywiadu śledziły lidera IS od dłuższego czasu. Operacja miała miejsce w Jindairis, mieście na północy Syrii, około 7 km od granicy z Turcją. Al-Kurajsi został czwartym przywódcą ISIS w listopadzie, gdy grupa ogłosiła odejście z tego świata jego poprzednika. Nie ujawniono jego zdjęć. Założyciel państwa islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi został
został pozbawiony egzystencji na tym świecie przez siły USA w 2019 roku. To już trzeci lider państwa islamskiego, który odszedł z tego świata od 2022 roku. Zmarły Abu al-Hasan al-Hashemi al-Quraishi przejął stery organizacji po odejściu z tego świata Abu Ibrahima al-Hashemiego al-Quraishiego, który zginął wysadzając w powietrze siebie i swą rodzinę. W lutym 2022 roku podczas amerykańskiego nalotu północno-zachodniej Syrii. W obliczu tych całych konfliktów na świecie, których jesteśmy teraz świadkami, nie dziwi już, że zapomnieliśmy, że istnieje jeszcze taki twór jak Państwo Islamskie. A jeszcze dobrze pamiętam, jak tym waliło się w mediach na co dzień, nawiązując tym samym do kryzysu z migrantami chociażby. Co chwilę nagłaśniało się akty, jak wiecie dobrze, jakie w Europie. Jak widać, jeden kryzys wypiera drugi. Pandemia przykryła kryzys islamski, atak na Ukrainę przykrył pandemię. Tak to już jest w tym świecie, że ważne, żebyśmy stale mieli z tyłu głowy jakieś zagrożenia i niepokój. A przed czym? To już nieistotne. Ważne, żeby trzymać społeczeństwo za ryj. Na to, że wszystkie kraje mają i inną sytuację epidemiczną, ale też mają poczucie, że kupowanie tych środków po prostu nie ma sensu. Ja bardzo się cieszę przede wszystkim. Pfizer planuje dostarczyć do Europy setki milionów preparatów, choć jest to całkowicie bezcelowe z punktu widzenia zdrowia publicznego. Konieczna jest gruntowna zmiana kontraktów preparatowych, napisał minister zdrowia Adam Niedzielski w przekazanym PAP liście otwartym do udziałowców koncernu. Biznes to nie tylko i nie zawsze pieniądze, ale także odpowiedzialność, zwłaszcza gdy mówimy o zdrowiu publicznym, podkreślił we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski, nawiązując do listu, jaki w sprawie dostaw preparatów wystosował do udziałowców Pfizera. Do wpisu dołączył list otwarty do udziałowców Pfizera w piśmie udostępnionym wcześniej PAP. Wskazał na konieczność gruntownej zmiany kontraktów na dostawę preparatów przeciwko C-19. Spór z firmą farmaceutyczną Pfizer dotyczy kontraktów zobowiązujących Polskę do zakupu kolejnych partii szczepionek przeciwko C-19. W obliczu wielomiesięcznej nadpodaży tych preparatów, a także obciążeń dla finansów publicznych, konsekwencji rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę, Polska postanowiła renegocjować umowy zawarte na wcześniejszym etapie pandemii C-19. W przekazanym PAP liście minister Niedzielski przypomniał, że od początku pandemii Pfizer jest częścią odpowiedzi na C-19 jako jeden z kluczowych graczy w światowym przemyśle farmaceutycznym. Firma Pfizer, korzystając ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej, zdołała wynaleźć, wyprodukować i dostarczyć do wielu krajów jedną z najpowszechniej akceptowanych preparatów przeciwko C-19. Budować optymalne modele. Ja przypomnę, że Polska jest w takim punkcie, że dokonujemy bardzo odważnej reformy. Miałem przyjemność dzisiaj przedstawić główne założenia tej reformy. No kto by pomyślał, panie Niedzielski, że jeszcze się okaże, że będziemy te preparaty musieli do odry spuszczać z powodu przesycenia rynku tym tematem, co? Ale ten Putin pana teraz załatwił, bo w końcu to pan podpisywał umowy z Pfizerem i to właśnie pan, będąc tak wybitnym ekonomistą ponoć, zaopatrzył nas w niepotrzebne nadmiarowe preparaty, za które to właśnie nikt inny jak pan teraz nie powinien zapłacić z własnej kieszeni. No niestety, jak zwykle zapłaci nikt inny jak właśnie podatnik, nie? No to jak już tematy mamy za sobą, no to lecimy na grilla, więc życzę wam spokojnego wypoczynku. Nie heja.